chciałam tylko takie dwa słowa powiedzieć, co się działo z nami przedtem. W 1976 roku dokonaliśmy zakupu budynku na ulicy Billowej. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, kojarzą taki budynek. Kupiliśmy budynek mieszkalny, był on bardzo duży, z działką i został adoptowany na pomieszczenia bankowe. Tam pracowało około 7 osób. I to był tak zwany bank spółdzielczy w Miękini. Przez te 20 lat, 76 roku, przez 20 lat funkcjonował pod tym szyldem. W 99 roku nastąpiło połączenie banku spółdzielczego w Miękini z bankiem spółdzielczym w Środzie Śląskiej. I teraz pod tym szyldem tutaj widniejemy, dlatego tak nazwa nasza to jest Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej, oddział w Miękini. W 2006 roku wygraliśmy przetarg na obsługę gminy Miękinia i dostaliśmy propozycję przejścia do siedziby, do gminy. Właśnie tam dostaliśmy lokal i od 2006 roku funkcjonowaliśmy w gminie Miękinia. Do dnia dzisiejszego współpraca była dobra, układało się nam bardzo dobrze. W międzyczasie ten budynek na ulicy Billowej udało nam się sprzedać. Sprzedaż trwała długo, od 2010 roku do 2013, ale się udało w 2013 roku budynek sprzedać, pozbyć się. No i teraz mamy odsłonę nową, nowej lokalizacji. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, dużo korzystniej. I wszyscy będziemy zadowoleni. Także dziękuję za przybycie i możliwość uczestniczenia w tak ważnym dniu dla nas. Żeby takim staropolskim zwyczajem tutaj dokonać także takiego poświęcenia, niech Boże Błogosławieństwo towarzyszy właśnie tym, którzy tutaj pracują, tym, którzy tutaj będą przychodzili właśnie w swoich sprawach. Niech właśnie to wszystko jakoś przyczynia się do dobra wspólnego. Spotykamy się w takim wąskim gronie, tutaj otwierając nową placówkę i zadanie zarządu będzie, znaczy jeszcze większe, będziemy się jeszcze bardziej wspierać. Tutaj pan wójt no, zna zasady, bo już jest dosyć długo, dowodzi gminą Miękinia i mi się wydaje, że ta współpraca między panem wójtem, zarządem, panią prezes będzie dalej kontynuowana i będziemy mogli wspólnie podejmować jakieś decyzje na płaszczyźnie porozumienia, szacunku i zrozumienia.